Witajcie widzowie! Zapraszam Was na przegląd informacji rajdowych z minionego tygodnia. Naszym studium nagraniowym tym razem jest Mini Countryman Cooper S. Samochód ten w tym tygodniu testuje. Film będzie oczywiście na kanale Zachara i również na motopasjach nieco później. Zacznijmy od tego, o czym za bardzo nie chcę mówić, czyli od plotek na temat Roberta Kubicy i jego powrotu do rajdów. Bardzo dokładnie omówił to Cezary Gutowski na swoim vlogu. Ja tylko powiem tyle, że dopóki nic pewnego nie wiemy, to nie będziemy na ten temat na motopasjach mówić. Nie wiadomo, czy można ufać informacjom, że rozmowy są prowadzone z Hyundai'em, czy z tym Sportem, to ostatnio akurat coraz więcej osób wątpi, czy po połączeniu Lotosu z Orlenem powstanie Team WRC dla Kajty i Roberta. To wszystko są rzeczy, o których pewnie dowiemy się gdzieś około przełomu roku i wtedy na pewno i na motopasjach o tym usłyszycie. Na początku tygodnia dostaliśmy informację, że Powstała inicjatywa z toru Modlin. Jego zarządcy chcą zrobić taką formę imprezy, jak na mący była do zeszłego roku. Tor Modlin Rally Show ma się to nazywać. Ma się to odbyć 12 grudnia. 12-12 dopuszczonych ma być 60 załóg, i w obrębie obiektów toru Modlin ma być wyznaczonych między 30 a 40 km os -owych. Można już przesyłać zgłoszenia. Na czele sztabu organizacyjnego stoi Leszek Kuzać zatem osoba, która to i owo o rajdach wie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymam mocno za to kciuki, bo alternatywa dla barburki warszawskiej w naszym kraju na pewno jest potrzebna. W środę została opublikowana lista zgłoszeń do rajdu Wysp Kanaryjskich. 97 pozycji na tej liście się znajduje. Z jedynką pojedzie Aleksiej Łukjaniuk, ale na jego prawym fotelu nie będzie Dmitrija Jeremijewa, tylko jego stary pilot Aleksiej Aranautow, z którym trzykrotnie wygrywał rajd Wysp Kanaryjskich, zatem to bardzo doświadczony w tej imprezie duet. Na dwójkę dostaje oczywiście Olivier Solberg. Dalej z trójką Gregor Munster, z czwórką Elfren Laren, kolejny Brin. Erik Kajs, siódemkę klei Andras Mikkelsen i z ósemką nasz polski duet Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk. Ubiegłoroczny zwycięzca Pepe Lopez, który bardzo liczy na dobry występ, dostał numer 19. Łącznie samochodu w R5 będzie 39, przy czym tylko 12 z nich punktuje w ramach Mistrzostw Europy. Pozostali biorą udział w asfaltowej części Rajdowych Mistrzostw w Hiszpanii, gdzie przepisy są nieco inne i dopuszczają m.in. start samochodów typu Kitcar, taki jak właśnie widzicie. Seat 600 kitkar na przykład śmiga po odcinkach na wyspach kanaryjskich. A rajd na tych atlantyckich wyspach będzie jednocześnie ostatnią tegoroczną rundą ERC, bowiem odwołano sparali. Z sparali, z podobnie jak IPR, zostały odwołane z powodu. Szalejącej w Belgii pandemii. W tym roku rajdu SPA nie będzie. Zatem, już po rajdzie Wysp Kanaryjskich, poznamy tegorocznych mistrzów Europy. Przejdźmy teraz do tematów związanych z WRC i największą niespodzianką, chociaż tak naprawdę chyba każdy dokładnie wiedział, że to się stanie, jest oficjalne ogłoszenie przez Toyota podpisania kontraktu z Sebastianem Moggierem na sezon 2021. Seb od początku roku podkreślał, że w związku z pandemią, w związku z tymi wszystkimi problemami z tegorocznym kalendarzem, postanowił przedłużyć karierę i... Teraz już dobił swego, podpisał kontrakt, zatem w przyszłym roku w Toyocie zobaczymy ponownie Sebastiana Oziera. A jego były kolega z timu Toyoty, Chris Mick, również bardzo barwna i znana postać ze świata rajdów w WRC, będzie startował w rajdzie Dakar. Może Dakar nie jest dokładnie tym, o czym mówimy w tych naszych rajdowych vlogach, niemniej jednak myślę, że akurat z uwagi na Chrisa warto powiedzieć parę słów. Chris, podobnie jak Sebastian Lep, Carlos Sainz, będzie startował w Dakarze, przy czym nie będzie rywalizował ze swoimi kolegami po fachu w jednej klasie. Nie pojedzie typowym samochodem. Pojedzie w klasie lekkich samochodów typu Buggy. W tym momencie widzimy wizualizację samochodu, który PH Sport, czyli również stajnia znana z WRC, przygotuje właśnie dla Krisa. Hyundai Motorsport zaanonsował swój skład na RAJD MONSY. Do Thierry'ego Nevilla i Ojta Tanaka dołączy zwycięzca z Sardynii Dani Sordo. Dani Sordo to bardzo mądry wybór ze strony Andrea Adamo, dlatego że Sordo startował już kilkukrotnie w MONSY. I wygrał Monza Rally Show dwukrotnie. Zatem jego doświadczenie w tym rejonie, na tego typu imprezie, będzie na pewno duże i pomoże Hyundaiowi w obronie tytułu rajdowych mistrzów świata producentów. W tym momencie Hyundai jest 7 punktów przed Toyotą, no i tutaj naprawdę rywalizacja, jak chodzi o producentów, będzie zażarta na tym ostatnim rajdzie. Co do samego rajdu Moncy, nie ma wątpliwości, że on się odbędzie. Tak przynajmniej twierdzi ACI, czyli odpowiednik naszego PZMOTU we Włoszech, główny organizator. ACI cały czas jest w kontakcie z FIA. Rajd oczywiście odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby Włochy miały uniemożliwić przeprowadzenie tej sportowej imprezy. Trzymajmy kciuki za to, żeby rajd się udał, bowiem będzie to na pewno bardzo emocjonujące zakończenie tego nietypowego, pandemicznego sezonu. Nie zakończyliśmy jeszcze sezonu 2020, a coraz więcej mówimy o sezonie 2021 i oczywiście nie chodzi mi tutaj już o te wątpliwości co do tego, czy sezon w ogóle się rozpocznie tak, jak powinien być, ale bardziej już o szczegóły samego Rajdu Monte Carlo. Na początku tygodnia organizatorzy przedstawili zmienioną trasę niedzielnej rywalizacji rajdu Monte Carlo. Podczas październikowych powodzi bardzo mocno usierpiały drogi w tej części Alp, gdzie w niedzielę zawodnicy zazwyczaj się ścigają w rajdzie Monte Carlo i po zmianach Rajd Monte Carlo straci swój chyba jeden z najbardziej kultowych, chociaż moim zdaniem też najbardziej przereklamowanych OS-ów, czyli Col de Turini. W roku 2021 zawodnicy nie przejadą przez tą Płynną przełęcz, i myślę, że dużą stratą to nie jest. Tak jak już mówiłem we vlogu na początku roku, OS ten jest mocno przereklamowany, jest tam ciasno, niewiele tak naprawdę czasu widzimy zawodników. I jeżeli miałbym kolejny raz wybrać się na Monte Carlo, to i tak już bym tam nie pojechał. Tym razem vloga zakończymy pozytywną informacją. W niedzielę minął termin składania zgłoszeń do WRC sezonu 2022, czyli pierwszego sezonu hybrydowego. I z tego co nieoficjalnie na razie wiemy od FIA, wszyscy trzej aktualnie startujący w Mistrzostwach Świata producenci potwierdzili swoją obecność w Mistrzostwach na sezon 2022, zatem nikt nie odpadnie, a to może oznaczać również, że FIA ugięła się pod naciskami M-Sportu i samochody WRC będą mogły być sprzedawane prywatnym kierowcom. Trzymajmy za to kciuki, bo to bardzo podniesie atrakcyjność rywalizacji w mistrzostwach regionalnych. I to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o rajdach. Mam nadzieję, że ten vlog był dla Was interesujący. Pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcjach. Dzięki temu algorytm YouTube'a podpowiada vlogi większej ilości zainteresowanych rajdami osób. Śledźcie również mój Instagram, żeby wiedzieć, co aktualnie testuję. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dziś i do zobaczenia.